inwestycje zagraniczne w branży spożywczej, które miały miejsce w ostatnich 3 dekadach, niewątpliwie można uznać za bardzo ważne. Przyczyniły się do tego, że bardzo wiele polskich zakładów nie zniknęło z rynku, a co więcej, rozwinęło się również pod względem eksportowym, technologicznym. 30 lat inwestycji zagranicznych w Polsce przyniosło polskiej gospodarce napływ kapitału, technologii, miejsc pracy, a przede wszystkim naukę organizacji biznesu, organizacji pracy, nowej kultury pracy. 10-15 lat temu największe polskie firmy funkcjonowały jak fabryki, po prostu rozwijały się w ten sposób, że dostawiały kolejne komponenty potrzebne do tego, żeby zwiększyć potencjał produkcji albo poprawić jakość. Dzisiaj firmy myślą o rozwoju w sposób dynamiczny, myślą o rozwoju w taki sposób przez pryzmat swojego miejsca na rynku, poprzez pryzmat tego, jak się wpływa na otoczenie. Orlen jest przykładem takiej firmy, bo zaczynał od fabryki paliw, a obecnie jest globalnym koncernem multienergetycznym. Przez te ostatnie 3 dekady transformacji ukształtował się model rozwoju gospodarczego kraju, w którym dominującą rolę odgrywa 5 wielkich miast: Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław i Poznań. Nawet te regiony, które poradziły sobie relatywnie słabo, są teraz w sytuacji nieporównanie lepszej niż były. I to jest jeden z największych sukcesów. Udało nam się w niesamowity wręcz sposób zdynamizować naszą gospodarkę, co doprowadziło do tego, że poziom życia dzisiejszego Polaka jest dużo, dużo wyższy niż to było 30 lat temu. Skupiliśmy się także na tym, jakie są kluczowe wyzwania i jak państwo poprzez swoje instytucje rozwojowe, takie jak Polski Fundusz Rozwoju, jest w stanie je zaadresować, zarówno w obszarze infrastruktury, inwestycji, dużych przedsiębiorstw, branży venture capital, transformacji cyfrowej, transformacji energetycznej czy w obszarze wyzwań demograficznych.